You're on board the starship Vanguard. Carved metal over the splendor of flesh. But you fear us. We hear your thoughts, and they rage for your brothers you believe dead. But they are not. Witam! Alan 2 z tej strony, to jest kolejny odcinek naszego Let's Playa serii System Shock 2. Możesz umrzeć? Dokładnie. Nic więcej się nie pokazuje, nie. Wow. Dobra, udało mi się dzięki refleksowi. Kończy mi się bateryjka i to jest już zły znak. Mogę coś wywalić? Sci-hypo nie będę używał. Okej, teraz tak. Swift Boost Implant nie jest chyba tego wart. Anti-personal run sobie zostawię. Portable battery. Ciekawe, czego mogę jej użyć. A, czyli mogę sobie ładować te, kiedyś mi się skończył. Nieźle. Lap assistant sobie zostawię, na pewno bym kiedyś potrzebował. Co mogę wywalić? No niech mi licho. Nic nie mogę wywalić. Chcę stawić ten implant póki co. Aha, strzelba i tak już zdążyła zniknąć, więc nic nie straciłem. Security system online. Wiem, że security system online. Zexy. Ta cisza jest bardzo niepokojąca. Słyszę cię. Gdzie jesteś, mechaniczna? Nie powiem kto. Nie. To zejście na dół nie jest bezpieczne. Pewnie ona tam właśnie siedzi. To jest drabinka. Wiecie co, swoją drogą zapiszę grę, już dłuższy czas tego nie robiłem. Przy okazji zerknijmy, ile czasu nagrywałem poprzednio. A, czyli nie przekroczyłem czasu, miałem dobre wyczucie. Nie przekroczyłem zbyt dużo, no. Okej. Okay. Reload. Kurza mnie, że muszę zużywać maintenance tu na tę strzelbę. Tego jest. Submit to the biomass. And your suffering will end. Stąd też nie wypadł ten cholerny robot, a nie żuk, no. Annelid, tak? Fajnie tu jest. Okej. Okay. Cybermoduły. Trochę amunicji. To akurat... Słyszałem jakieś dziwne głosy.
Mam nadzieję, że tylko moje złudzenia były przynajmniej raz. Oj, nie podniosłem tej leczącej mazi. It's epic. Do czego zasłuży? O! Zawsze będzie mi hak wychodzić. To jest akurat bardzo cenne. Przydałby mi się też recharger. Muszę coś wyrzucić, no. Mogłem pozbyć się pancerza. Chwilowo i tak go nie używam. Submit to the buyer, huh? Nie. Nie liczcie na to. Proximity grenade, ta motogranatnika, którego chwilowo i tak nie posiadam, bardzo mi przykro. Ale combat armora też nie potrzebuję w tym momencie. Dobra, whatever. To już nic ciekawego nie ma, prawda? Oj! No... God damn it, to coś było interesującego właśnie w tym jaju. Well, whatever. To właśnie szukałem, prawda? O, modification software, przyda się. Lock. I've chosen Nurse Bloom as the new mother to our children. She is sweet and kind, healthy and a perfect match. She has a child of her own back on Earth. She knows what it is to care for their young. Ave Maria. If she only knew what the future held, she'd share the joys of the many. O, ale teraz będę żygał. Przepraszam cię, mówiłeś wymiotował. To było ciutkę zbyt dosłowne. Dobra, już mam dość zamrażania się. Wynośmy się stąd w cholerę. Antyhack. Czy tfu, antyhack, tak. Uchnijmy sobie coś, żebym nie był taki namalony promieniowaniem, czy trutką, czy co to tam było. Okej, to w sumie zwiedziliśmy sporą część tych korytarzy. Małpka. Dziękuję. Pod wodą. To było szybkie. O, access card, cudownie. Jako że nie słyszę żadnych wściekłych zombie. Ktoś ma ochotę popływać? W skażonej wodzie? Pewno bardzo zdrowe. Okej, no to hop! No głębokie to nie jest. A, to jest jakieś awaryjne zejście, spoko.
Jeżeli kiedyś coś takiego zobaczę, będę wiedział na przyszłość. Okej, teraz mogę stąd wyjść. Za drogo bardzo realistyczny sposób wychodzenia z wody. Wsiądźmy się na klucz i zobaczmy, co ciekawego, jeszcze ciekawszego mogę tu znaleźć. Duchy, fajnie. Dwa medhype'y. Dużo dobrego sprzętu, muszę powiedzieć. Muszę normalnie pistolet znaleźć, żeby rozużyć tę amunicję. Jedna martwa małpka, w której nic nie ma ciekawego i... Już. I tam. Tam jest istota problemu. Czy była, bo już nie ma. Kontener. Dużo medhype'ów, muszę powiedzieć, mi się nazbierało. Pewnie mi się szybko zmarnują, ale dobra. Mogę z tego coś wyciągnąć? Nie. Tu w ogóle coś jest? O, antitoxin hypo. Wiedziałem, że w którymś z tych basenów coś musi być. Okej, to chyba wszystko, co jest tutaj. Składzik. Umrzesz? O, tu jest lock. You know what, here? I found these schematics on Dr. Miller's desk. They're plans for the kind of cyber modification that's been illegal for 40 years. It's not like him. I was going to talk to him about it, and then I noticed the DNA sequence he spec'd for the prototype. It's mine. Bardzo mi przykro. Mark, what's going on? Bardzo mi przykro, że umarłaś. Nie, no poważnie. Dobra. Medical kit. Przeprowadźmy teraz wszystkie badania, kończąc na tym, które jest najważniejsze, bo jak znam życie, teraz tu pojawi się cała masa potworów, kiedy tylko rozbadam. Tak, chwilę odstawmy. GA. Dobra. Potem będzie CF. CF oczywiście nie mogę tutaj znaleźć, bo byłoby za łatwo. Myślę, że tutaj kogoś słyszę. Nie. Dobra. I to i tak będę musiał przerwać za chwilę, bo mi powie, że Kalifornium mu jest potrzebne. Suspend. W takim razie, co ja potrzebowałem, żeby zbadać? To. NA. No jak tu nie ma NA, to jest do niczego to laboratorium. Oh, seriously? Bo to naprawdę chcecie, żebym ja zbadał tylko jedną rzecz. To co muszę niestety. Vanadium. Aha, tutaj nawet nie ma nawet vanadium. To już jest bardzo interesujące podejście. Dobra. Czyli tu nie ma żadnej rzeczy, których potrzebujemy. Okej. Dobra.
Ciekawe, czy ty jesteś tym doktorkiem. Byłoby fajnie, ale to jest system szoka, niesprawiedliwość. Zresztą, co ja mam ich odbijać, nie wszyscy byli stuknięci. Tak, sztuknięci. Nie wszyscy byli stuknięci w tym momencie i nie kontrolowali tego, co robią. To bym nie skakał. Oho. Chodź tu. Nic. Dobra, chodź tu. Nie ma tej durnej opiekunki? Nie. Jest jakiś człowiek. Z pistolem. Ciekawe, jak dobrym z pistolem. Tyle rzeczy, których nie mam jak zużyć. Właśnie, mogę raz tego użyć z hakowania, tak? Co się stanie, jeżeli hakuję tą grę? Aha, wszystkie gry mi się blokowały i to wszystko? To wszystko? To wszystko? Kurde, nie macie. Muszę chyba sobie wyczuć na leczenie. Na przykład pełen medkit? I tak jestem trochę ranny, akurat go zużyję. Chodź tu, mały. No. Czy toksyny same nie znikają w silnicy do promieniowania? Bo coś mi się właśnie wydaje, że chyba tak jest. Jak tak, to jest poważny problem. Muszę utrzymywać te antytoksyn hype na dobrym poziomie przez cały czas. Babies must sleep. Babies must rest. Wise is the one who does not waken them. Leave this place now, or we will wound you as you have us. Yoshi tak łatwo ze mną nie pójdzie. Aha. Cudownie. Na piąchy. Chodź tu, mała. Broń uszkodzona, yeah. Naprawa? Nie. O, super. Nine. Oczywiście nie mam przy sobie teraz żadnej broni przestopalnej. Ten pistol. Dobra, wiecie co? Muszę iść sobie dopalić trochę umiejętności. Inaczej źle ze mną będzie. Teraz pistole wyglądają całkiem fajnie, chcę je później zacząć używać. I tak już wszystko, właśnie skończyliśmy zwiedzać. Przepraszam, poprawiłem monitor. Mikrofon. Grenade launcher? Myślałem, że już tu byłem, bo tu coś leżało. To jest grenade launcher. Are you serious? Okej. Ty, skąd ty wzięłaś? Jestem przekonany, że już nas tu nie ma. Musiała mi jedna umknąć jakimś cudem. Wow. Cześć! Tu już byłem. Okej, czy tam jest głęboki grenade launcher, którego mogę używać. Super. Dobra. Można powiedzieć, że zrobiłem pewnego typu kółko. Pewnego typu. Ogółem, po prostu kółko.
Cześć. Sam raz na odrodzenie, gdybym zginął. Sektor D, do niego chyba jeszcze nie mam karty. Tu klucz puściłem, bo myślałem, że go nie będę potrzebował. You know what? Chodźmy rozwalić te wieżyczki i będziemy powoli zbliżać się do końca. Ej! Aha! Skończył mi się implant. No tak, w najlepszym możliwym momencie mi się skończył. Wywalmy coś. Na przykład shotgun. Dobra, i co, będziemy teraz iść na... Będziemy iść na nich z buta. Przynajmniej jeden poziom energy nie jest potrzebny. Jeden. O, ja zrobiłem drugiego upgrade'u. Nieźle. Diagnostic repair module to heal 15 points. To jest przydatne. Dodatkowe sloty byłyby całkiem fajne. Ale nie wiem, czy chcę marnować je na coś, co by mi przydałoby mi się zawsze. Cyber Assimilation. Dobra. I teraz... Aha, tu nie ma broni. Okej. To przejdźmy się na poziom, na który na pewno jest broń. Engineering. I mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Wy poczekacie tutaj, ja w tym czasie przejdę się po ulepszenie broni i zobaczymy się, że tak powiem, już na miejscu. Był z wami Alang 2. To był kolejny odcinek naszego Let's Playa z serii System Shock 2. Hej!